Jak wiecie, wszystkie planety w naszym Układzie Słonecznym orbitują wokół Słońca, co daje poczucie pewnego porządku. Ale dwie z nich mogą się ze sobą zderzyć, wywołując kosmiczną katastrofę. Oto Neptun. Najodleglejsza planeta w Układzie Słonecznym. Jest 17 razy cięższy i 4 razy większy od Ziemi. Znajduje się w odległości 30 jednostek astronomicznych od Słońca. Jedna taka jednostka jest równa dystansowi od naszej gwiazdy do Ziemi, tak więc niebieski olbrzym znajduje się 30 razy dalej niż my. Obiega Słońce w 164 lata po niemal idealnie okrągłej orbicie. Neptun jest zimny, spokojny i stabilny. Jednak pewna planeta może zaburzyć tę harmonię. Pluton. To planeta karłowata pokryta skałami i lodem. Jest sześciokrotnie lżejsza i trzykrotnie mniejsza od Księżyca. Nas interesuje jej orbita. Jeśli spojrzymy na mapę Układu Słonecznego z lotu ptaka, zobaczymy, że nie jest okrągła, a eliptyczna. To takie spłaszczone koło. W najdalszym punkcie Pluton znajduje się w odległości 49 jednostek astronomicznych od Słońca. W miarę poruszania się po orbicie, coraz bardziej zbliża się do naszej gwiazdy. W najbliższym punkcie znajduje się w odległości 29,5 jednostki astronomicznej od Słońca. To bliżej niż Neptun. Oznacza to, że hipotetycznie obie planety mogą się ze sobą zderzyć. Przyjrzyjmy się tej kolizji z bliska. Jeszcze bliżej, proszę. Dziękuję. Neptun i Pluton powolnie zbliżają się do siebie. Obie planety są bardzo zimne, ale zaczynają wchodzić ze sobą w interakcje grawitacyjne, zupełnie jak dwa magnesy. W wyniku tego spotkania rozgrzewają się od wewnątrz. Neptun jest gazowym olbrzymem, czyli nie ma utwardzonej powierzchni. Te interakcje jeszcze na niego nie wpływają, za to Pluton ma skalną nawierzchnię i pod wpływem grawitacji Neptuna zaczyna pękać, co wywołuje nieustanne trzęsienia Ziemi. To z kolei dodatkowo rozgrzewa planetarnego karła od środka. Gdy niemal styka się z niebieskim olbrzymem, zaczyna kruszeć. Ponieważ atmosfera Neptuna jest bardzo gęsta, Pluton ulega zapaleniu w wyniku tarcia z gazami w górnych warstwach atmosfery gazowego olbrzyma. Pluton jest po jednej stronie gorący i zimny po drugiej. Ta dysproporcja powoduje liczne deformacje i pękanie jego powierzchni. Co gorsza, połowa planety karłowatej pozostaje na orbicie Neptuna. W perspektywie oznacza to, że obie planety prędzej czy później zderzą się ze sobą, skutkiem czego resztki Plutona staną się pierścieniami olbrzyma. Pozostałe z kolei spłoną w atmosferze Neptuna. Największy gruz również ostatecznie się spopieli. Gazowy olbrzym dosłownie pożarłby planetę karłowatą i dalej podążał swoją drogą, jakby nic się nie stało. Wynika to z faktu, że jest on 20-krotnie większy i cięższy od Plutona. Krótko mówiąc, ta kolizja nie zrobiłaby na Neptunie żadnego wrażenia. Ale nic takiego się nie wydarzy, ponieważ orbity tych planet nie przecinają się w żadnym punkcie. Spójrzmy ponownie na Układ Słoneczny. Tym razem nie z lotu ptaka, a z boku. Widzimy, że wszystkie planety są ułożone w linii prostej od Słońca. Każdą dzieli spora odległość, a ich orbity nie przecinają się. Ta jest Plutona. Widzimy, że nieco przechyla się w poziomie względem pozostałych planet. Zaczyna się u góry, następnie spada pod pozostałe orbity i w końcu wraca. Tak więc Pluton nie może się zderzyć z Neptunem. Nie oznacza to jednak, że takie zjawiska w ogóle nie miały miejsca w naszym Układzie Słonecznym. To dzięki nim na Ziemi pojawiło się życie. Cofnijmy się w czasie o niecałe 4,5 miliarda lat. Ta wielka kula lawy to Ziemia. Właśnie uformowała się z obłoku pyłu i zaczęła stygnąć. Wtedy na horyzoncie pojawiła się planeta rozmiarów Marsa. To Theia i właśnie leci wprost na Ziemię. Na szczęście zderzyła się z nią pod doskonałym kątem. Gdyby Theia uderzyła w nas czołowo, obie planety rozpadłyby się na miliardy kawałków. Tak się złożyło, że wpadła na nas w miejscu styku. Owszem, wytrąciła nieco materii z młodej Ziemi, ale sama rozpadła się na kawałki. W wyniku tego wydarzenia nie mogła lecieć dalej, ponieważ zatrzymała ją grawitacja Ziemi, skutkiem czego ogromny jej fragment pozostał na naszej orbicie. Pomniejsze fragmenty zaczęły wpadać na siebie, opadać na Ziemię lub łączyć się z pozostałościami Tei.
Gdy opadł przysłowiowy kurz, oczom ukazał się znajomy widok – Ziemia i Księżyc. To główna teoria tłumacząca powstanie naszego naturalnego satelity. Według uczonych za sprawą tej właśnie kolizji na Ziemi rozwinęło się życie. Teja przyniosła ogromne ilości lodu, który z czasem się rozpuścił. Nowy Księżyc ustabilizował rotację Ziemi i kilka miliardów lat później zaistniały warunki umożliwiające rozwój życia. Kolizja innego typu utworzyłaby falę uderzeniową, która rozniosłaby się na tysiące lat świetlnych. Gwiezdna kolizja. Zwykle występuje ona w układach podwójnych złożonych z białego karła oraz przeciętnej gwiazdy takiej jak nasze Słońce. Biały karzeł to pozostałości wygasłej gwiazdy. W miarę jak oba ciała niebieskie się do siebie zbliżają, zaczynają poruszać się w ruchu spiralnym, orbitując wokół wspólnego środka. Biały karzeł niszczy górne warstwy większej gwiazdy. Mieszanka rozgrzanej plazmy i gwiezdnego pyłu formuje jaśniejący dysk. Gwiazdy zbliżają się do siebie jeszcze bardziej, a gdy już się połączą, w jądrze rozgrzanego obiektu następuje reakcja łańcuchowa. Masa materii naciska na jądro tak mocno, że wnętrze powstałej gwiazdy rozgrzewa się jeszcze bardziej. W konsekwencji powiększa się i eksploduje w supernowej. To jedno z najjaśniejszych wydarzeń w całym wszechświecie. Jego światło jest widziane z dystansu setek lat świetlnych. Kolejnym spektakularnym wydarzeniem jest kolizja gwiazdy z czarną dziurą. Czarne dziury są najcięższymi obiektami we wszechświecie i mają nieprawdopodobnie silną grawitację. Gdy gwiazda zanadto zbliży się do czarnej dziury, ta zaczyna pożerać lżejszą materię gwiazdy. Rozgrzana plazma niczym spaghetti bezwiednie zmierza ku sercu czarnej nicości. Dla zwykłego obserwatora plazma ta zdaje się być na krawędzi czarnej dziury. To horyzont zdarzeń. Cała sztuczka polega na tym, że przy tak ciężkim obiekcie czas płynie o wiele wolniej. Dlatego nam się wydaje, że materia niemal stoi przy horyzoncie zdarzeń, podczas gdy już dawno została wchłonięta w serce czarnej dziury. W miarę jak gwiazda jeszcze bardziej zbliża się do czarnej dziury, ta zaczyna dosłownie rozdzierać ją na kawałki i pożerać w całości. W takim momencie czarna dziura wypluwa ze swego serca niemal połowę masy gwiazdy w postaci strumieni energii. Pozostała połowa staje się pożywką czarnej bestii. Wiemy o istnieniu wielu czarnych dziur we wszechświecie. Najcięższe z nich zwykle siedzą w centrach galaktyk i mogą być miliony razy cięższe od naszego Słońca. Co by się jednak stało, gdyby zderzyły się ze sobą dwie czarne dziury? Astronomowie mieli okazję podziwiać takie zjawisko. Dwie czarne dziury o wadze 66 i 85 mas słonecznych stopniowo się do siebie zbliżały. Przez chwilę wspólnie tańczyły, załamując tym samym przelatujące w pobliżu światło. W pewnym momencie połączyły się w jedną gigantyczną czarną dziurę o wadze 142 mas słonecznych. W tej samej chwili nowy obiekt wystrzelił w kosmos fale grawitacyjne o mocy 9 mas słonecznych. Uczeni zdołali wychwycić te fale i obserwować powstanie nowej czarnej dziury niemal z bliska. Ale to zjawisko wydarzyło się około 17 miliardów lat temu. Byliśmy w stanie to zobaczyć, ponieważ cząstki światła oraz fale grawitacyjne potrzebowały sporo czasu, aby przebyć 17 miliardów lat świetlnych i dolecieć do Ziemi. Wyobraźmy sobie teraz kolizję na skalę galaktyczną, dosłownie. Mamy tu na myśli zderzenie Drogi Mlecznej z Andromedą. Przewiduje się, że dojdzie do niego za 4,5 miliarda lat, więc ustawcie sobie przypomnienie w telefonach. W Drodze Mlecznej znajduje się około 100 miliardów gwiazd, podczas gdy w Andromedzie około biliona. W miarę jak obie galaktyki będą się do siebie zbliżać, zaczną orbitować wokół wspólnego środka. W tym czasie niektóre gwiazdy mogą zostać wystrzelone z nich niczym z procy. Dopiero potem Droga Mleczna zacznie łączyć się z Andromedą. Jeden z wielu scenariuszy zakłada, że nasz Układ Słoneczny zderzy się z jednym z systemów gwiezdnych Andromedy. Jeśli tak będzie, nastąpi kolizja gwiezdna, a po niej supernowa. Nasz świat zostanie zniszczony. Inna możliwość jest taka, że nasze Słońce zostanie wystrzelone w kosmiczną ciemność. W takim wypadku możemy nawet nie zauważyć całego zdarzenia. Zobaczymy jedynie, że rozgwieżdżone niebo zacznie stopniowo znikać, ponieważ Układ Słoneczny rozpocznie podróż w kosmiczne ciemności, oddalając się od Drogi Mlecznej. Najbardziej prawdopodobny scenariusz połączenia obu galaktyk jest taki, że w ogóle tego nie odczujemy.
Kosmos jest tak rozległy, że znajdzie się miejsce dla wszystkich gwiazd zarówno Drogi Mlecznej, jak i Andromedy. Jedyną zauważalną różnicą będą nowe gwiazdy na nocnym niebie. No i latające spotki z Andromedy. Żartuję, ale kolizja sama w sobie nie jest żadnym problemem. Większym zmartwieniem jest nasze Słońce. Za 4,5 miliarda lat stanie się czerwonym olbrzymem. Powiększy się do takiego stopnia, że wchłonie Merkurego i Wenus, a Ziemia będzie pierwszą planetą od Słońca. Temperatura na powierzchni naszego domu będzie tak wysoka, że wszelkie życie zwyczajnie przestanie istnieć. I wtedy nikt nie będzie świadkiem galaktycznej kolizji.